Witajcie w takiej zapowiedzi recenzji iPada Air. Tak naprawdę, dlaczego jest to zapowiedź? Między innymi dlatego, że chcę ten sprzęt sobie przetestować przez jakiś, powiedzmy, tydzień czasu. Nie chcę tutaj Wam mówić o jakiejkolwiek recenzji w tym filmie, ponieważ takowa nie jest. Jest to tylko taka króciutka zapowiedź. Jak widzicie tutaj iPad Air, właśnie tak się prezentuje. Jest on wykonany tak jak iPad Mini. I powiem szczerze, że pierwsze wrażenia są naprawdę bardzo pozytywne i jak do tej pory byłem przekonany, że chciałbym sobie kupić iPada Mini z Retiną, to tak teraz mam problem. Pełnej recenzji oczywiście oczekujcie na kanale, będą tam przetestowane gry, przeglądanie stron internetowych, otwieranie aplikacji i wiele, wiele więcej. To wszystko na pewno wkrótce się pojawi, tylko musicie uzbroić się w cierpliwość i dać mi troszkę czasu, żebym mógł ten sprzęt dokładnie sprawdzić. Będę mógł również porównać do iPada trzeciej generacji, także myślę, że będzie to wszystko w porządku. Jak widzicie tutaj, iPad jest właśnie już uruchomiony, oczywiście posiada nowe złącze Lightning, głośniki stereo, jest naprawdę bardzo, bardzo cienki i muszę przyznać, że tutaj Apple wykonało naprawdę kawał dobrej roboty. Ogólnie sprzęt zapowiada się bardzo ciekawie i interesująco. Mam nadzieję właśnie na taką dłuższą recenzję i prawdopodobnie będę mógł też zrecenzować iPada Mini z Retiną, więc będę mógł również pokazać Wam ten drugi produkt i wtedy zobaczycie sobie, czy bardziej pasuje do Was iPad Air, czy jednak właśnie iPad Mini z wyświetlaczem typu Retina. iPad Air możecie nabyć w tym momencie już w sklepach. Podstawowa wersja kosztuje 2099 zł. I jest to oczywiście wersja 16 GB Wi-Fi, to jest taka totalna podstawa. iPad, którego będę testował, będzie w kolorze białym, czyli tak jak tutaj widzicie, białym czy srebrnym, jak to oni teraz tam nazywają, silver. I myślę, że to tyle, także zapraszam Was do subskrypcji kanału, tak aby takowej recenzji nie ominąć, będzie ona naprawdę skrupulatnie wykonana. I chciałbym, żeby ten film przypadł Wam naprawdę do gustu i zobaczycie, czy iPad Air jest dla Was, czy nie. Być może ktoś kupi go już właśnie wcześniej, wtedy sami będziecie mogli to sprawdzić. Natomiast dla tych osób, które nie mają takiej możliwości, to z chęcią Wam taki film pokażę. Zapraszam do subskrypcji i trzymajcie się. Do następnego filmu. Do usłyszenia.